Witam serdecznie na moim kanale Kasia Florystka i zapraszam Cię serdecznie na dzisiejszy warsztat, na którym wykonam kompozycję w koszyczku z kwiatów, bombek, kolorowych liści. Jest to taka propozycja już pod święta Bożego Narodzenia, pod święta wesołe, radosne, czyli pod święta, które tak naprawdę lubimy spędzać rodzinnie. Na dzisiejszy warsztat, jak wspomniałam, przygotowałam koszyczek, gąbkę do układania suchych i sztucznych kwiatów, delikatne, małe jaskierki czerwone, czerwone bombki, złote liście i coś, co mi jeszcze do głowy przyjdzie, to oczywiście dołożę. Przystępuję do działania, czyli przycinam sobie na samym początku gąbkę. Tak ją śmiesznie tnę na plasterki, bo po prostu muszę sobie tutaj wyłożyć ten spód i troszeczkę podnieść gąbkę, żeby ona mi lekko wystawała ponad mój koszyk. A że koszyk jest taki skośny w tą stronę, to też ciężko się wprowadza gąbkę, żeby ona się nam nie ruszała, więc muszę sobie tutaj ciasno wyłożyć dół, żeby potem nam, to też dla bezpieczeństwa naszej pracy, żeby potem nam te wszystkie rzeczy, które wkładamy, a też nie wszystkie kleje, żeby nam to po prostu ze stolika nie wypadło. Patrzymy tak, nie? Ale będziemy chcieli to włożyć tak, o. Czyli sobie tutaj zaznaczam już w ten sposób kółeczko i wtedy będę wiedziała, jak mam podocinać tą gąbkę, żeby ona nam się tutaj elegancko zmieściła. Małe elementy wyrzucę do kosza. Nie będą nam potrzebne, a też się jeszcze może do czegoś nam przydadzą. I oczywiście, jak powiedziałam, tak zrobiłam, wcisnęłam tą gąbkę do naszego koszyczka w ten sposób. Czekajcie, muszę troszkę potrzepać ręce, tego nie lubię, nie lubię. O, już teraz jest ok. Mam przygotowany koszyczek i przystępuję do dekoracji. Tak jak wspomniałam, przygotowałam sobie dzisiaj na kolorowo. Koszyczek też mógłby mieć inny kolor, ale dlaczego? Skoro może być troszkę wyróżniający się, będzie zwracał na siebie uwagę i dawał na informację, że jest koszyczek. Proszę bardzo, przyklejam sobie te tutaj listki z tego względu, że żeby nie powypadały nam, ponieważ jak będą lekko nachylone te druty, może to spowodować, że nam się wyśliźnie z gąbki, ponieważ ten drucik jest cienki i tak nie ma też takiego przyhamowania mocnego. W gąbce wbijam te dookoła listeczki, a ten się mnie nie chce słuchać, wybić, nie mówię wam. O, jest. Myślę, że wygra ze mną. Nic z tego. Tutaj jak mi się właśnie zaczyna chować, a nie chcę, żeby mi ta gąbka była zasłonięta, tylko żebym był w tą stronę, wbijam sobie takie właśnie pomocnicy, takich mam pomocników, to są skobelki druciane. Myślę, że taki drut 1-1-2, który zapobiega temu kręceniu się tych liści. Tego też tutaj weźmiemy i przyczepimy. O. I będzie się trzymało jak chcemy. Do tego koszyczka zaplanowałam sobie 5 listków. I tyle też zamierzam tutaj umocować. Ktoś może powiedzieć, że to nie te święta koszyczkowe, ale to w sumie nie o to chodzi, tylko chodzi o jakiś element właśnie dekoracyjny podstawy, żeby była ładna, przyciągała oko, żeby na przykład na jakimś małym, okrągłym stoliczku sobie stało na wejściu do domu, czy gdzieś w pokoju, w salonie. Oczywiście liście przyklejam, klejem na gorąco. I tak sobie rozłożyłam te moje listeczki, odsłonię. I zaczynam dekorację. Zawsze swoje prace zaczynam układać od dołu, czyli zaczynam od podstawy i idę ku górze. Także tutaj zaczęłam od koszyczka i tych liści i przystępuję do dekoracji dalszej. Tutaj sobie wykorzystam jeszcze te gałązki świerkowe, aby jak najbardziej tutaj zapełnić tą właśnie dolną część i troszkę pozasłaniać tą gąbkę. Mam tutaj
w sumie z takiej dużej gałązki świerkowej poobcinane, ale już przygotowałam sobie wcześniej, żeby czasu nie tracić, nie zanudzać Was, to powklejałam sobie druciki, tak zwane wyrobowe do kwiatów sztucznych. Pocięłam na mniejsze kawałki, bo przyklejałam po to, żeby właśnie móc teraz wprowadzić te drobne elementy, a też zasłonić gąbkę, ponieważ będę wprowadzała kwiaty, to i wiadomo jak są kwiaty, musi być przybranie. Kwiaty są, że tak powiem, na golaska, nie mają liści. A jak nie mają liści, to wiadomo, że trzeba czymś to zastąpić, żeby zrobić ładne tło dla nich. I w tym przypadku będzie to świerk pomalowany na złoto, wybrokacony, widać po mnie. Także macie jak w banku, że 2 miesiące się będę świecić teraz, bo cały czas w pracowni będzie na topie brokat w różnych kolorach, nie tylko złoty. Także złoty leci. O, elegancko, do koszyczka. W sumie jak nakładam tego złotego, to nie wiem, czy kwiaty będą potrzebne, no ale to już ocenicie sami, czy Wam się spodoba, czy nie. Słuchajcie, tutaj pracuję, wklejam, staram się nie zapominać o uśmiechu. Któraś pani w komentarzu mnie tam pochwaliła za rozpogodzenie się, ale wiecie co, powiem Wam szczerze, to taki jest trochę stres, pomimo tego, że jak to robię, to wiem, że jeszcze mnie nie widzicie, a ja już po prostu się zaczynam dygotać. A na szczęście nie przeszkadza mi to w pracy. Mogę gadać, mogę pracować, nie jestem rozproszona. Już Wam pokażę, jak to teraz wygląda. Tak sobie przygotowałam tą bazę pod naszą kompozycję. Cała we złocie, na bogato. Ale święta się szykują radosne, bo święta Bożego Narodzenia takie są. A wiecie co, tak właśnie wpadłam teraz w międzyczasie, bo to tak jest, że jak coś się robi i jeszcze niby jest zaplanowane wszystko, ale jakiś pomysł zawsze jeszcze do głowy wpada. Teraz sobie wymyślałam, że wprowadzę tutaj jeszcze troszkę suszu egzotycznego. Co Wy na to? Taką mam tutaj przepiękną proteę polakierowaną, elegancką, też w takim kolorze, można by powiedzieć, przebijającego się złota i czerwieni. No i użyję jej tutaj. Doda takiej drapieżności naszej kompozycji. Lubię eksperymentować, nie ukrywam, z różnym materiałem. Zawsze będzie ciekawiej. Tu tego nie kleję, bo to ma tak grubą łodygę, szorstkie łodygi, także świetnie się będą gąbki trzymały. Jak wspomniałam, że gąbka jest do kwiatów suchych i sztucznych. Znaczy taka piękna, no cudna. Czy żywa, czy sucha, zawsze mi się podoba. Oczywiście dostępna na naszej stronie. Link do strony będzie w opisie filmu, także zapraszam serdecznie, jak ktoś ma ochotę na proteę, u nas zakupi. Damy sobie pięcik tutaj. Ja tak trochę paluchami, słuchajcie, tu dłubię, bo jakby się troszkę, będąc w paczce, zniekształciła. O. I ostatnia, piąta sztuka, która mi tu po prostu pasuje. Będzie ładnie. Już mi się podoba. No. I teraz przystępuję to, co obiecałam. Kolory Bożego Narodzenia. Kwiaty wiosny, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ja je uwielbiam. Uwielbiam je w różnych kompozycjach, sztuczne, żywe. Zawsze piękne. Troszkę sobie je skrócę, bo nie potrzebuję takich długich. Słuchajcie, się rozpędziłam. Wziąłam sekator, żeby sztuczne kwiaty obciąć, bo takie są ładne, że przypominają mi żywe. Ale już się poprawiłam szybko, obcinaczkami do drutu wycinam. O, i będę sobie teraz je tutaj wkładać. Cudne, piękne. No powiem Wam, że zaczyna się nieźle prezentować. Od razu powiem, że to jest pomysł na dzisiejszy warsztat. Nie robiłam tego wcześniej. W ogóle lubię robić nowe rzeczy, nawet zanim coś się pojawi wcześniej, to... Znaczy, nie lubię się powtarzać, może tak, i jak robię coś dla Was tutaj,
to staram się wymyślać rzeczy, których jeszcze nie robiłam. Także tak naprawdę eksperymentuję razem z Wami, dla Was. Nie ukrywam, że też się lubię uczyć nowych rzeczy. Pomimo już, chciałam powiedzieć podeszłego, pomimo przepracowanych lat, cały czas lubię poznawać, podglądać, wymyślać, tworzyć. Także to jest taka moja pasja i mam nadzieję, że pozarażam co niektórych i będą tu długo ze mną, będą oglądać. A uważam, że warto, bo nawet pracując w zawodzie, sama lubię patrzeć na czyjeś pracę, bo zawsze jest to jakaś dodatkowa inspiracja. Nie czuję się wtedy wypalenia. No i powoduje się to, że się zawsze chce. Zobaczcie, tu wprowadziłam te proteo, o których się tyle nagadałam. Wprowadziłam te piękne wiosenne jaskry w kolorze czerwieni, czyli Świąt Bożego Narodzenia. No i teraz co? Przydałoby się coś jeszcze dołożyć. I co my tu będziemy dokładać? Ja zaplanowałam sobie dzisiaj bombeczki. Mamy takie bombki z brokatem, mamy bombki błyszczące i mamy też bombkę, mamy bombkę matową. Trochę się zakręciłam, nie wiedziałam już co dałam, co pokazałam. I jeszcze tutaj muszę wypełnić, słuchajcie, te przestrzenie pomiędzy tymi kwiatami. Ja tu pokażę, bo jak wbijam, nie pomimo tego, że wbijam ten świerk, żeby zasłonić maksymalnie gąbkę, to i tak tą gąbkę jeszcze widać. Więc muszę sobie tutaj na moim stoliczku poszukać, co ja bym tu chciała dołożyć, żeby to pozasłaniać. I tu znalazłam taki też dość ciekawy susz, ale powiem Wam szczerze, że sama nie wiem, z czego to jest. Jest pomalowany na złoto i wygląda ładnie. Nie zagłuszy to nam naszej dekoracji, a wręcz, że tak powiem, o widzicie, pozasłania tą gąbkę, czyli to, co chcę zrobić, żeby nie było jej widać, tak? Bo jeszcze chcę przykleić bombki. A tak naprawdę, jak je przykleję, to one jeszcze nie zasłonią mi tego wszystkiego. Tak jak wspomniałam, że prace, które tutaj dla Was szykuję, to nie są jakieś skopiowane, które robiłam już wcześniej i tak dalej, tylko po prostu tworzę razem z Wami, więc czasami podczas warsztatu, przyznam Wam się dzisiaj, taki będzie wieczorek zwierzeń, że no, przychodzi taka myśl i ja to po prostu zaczynam tworzyć przy Was. Ale mam, nie ukrywam, za dużo takich właśnie miłych komentarzy, za które bardzo dziękuję i one powodują to, że chce mi się coś wymyślać nowego, żeby to było coś, czego jeszcze nie robiłam. No i stąd też pomysł właśnie z tym koszyczkiem, no bo nie ukrywam, że koszyczków jeszcze na Boże Narodzenie takich, o, nie robiłam. Także mamy premierę. Mam nadzieję na miarę Oscara. Jeszcze mamy tych suchych elementów, ale powiem Wam, że to ciekawie wygląda. Jest to coś innego, inaczej. Wychodzi nam taka forma bukietu, ale też świątecznego. Takie też rzeczy można stworzyć sobie, powiedzmy, we flowerboxie. Wiecie, co to jest flowerbox? Jak nie wiecie, to zapraszam do obejrzenia odcinka z flowerboxem. Jak ktoś nie widział jeszcze oczywiście, bo jak widział, to wie, o czym mówię. Za dużo siły użyłam, przepraszam. Nie ma co się spieszyć. To ma wyglądać ładnie. Teraz sobie to odwrócę i zrobimy sobie ten tył. W sumie koszyk jest okrągły, a ja nie wiem, czemu ja mówię, że tu jest tył albo przód. Teraz dekoruję Waszą stronę, może w ten sposób. No, moje fistaszki już są przymocowane. I zobaczcie, gąbki nie widać. Zasłoniłam, ukryłam ją. I teraz mogę śmiało przystąpić do przyklejania bombek. Bo teraz gdzie je nie wetknę, to wszystkiego się będą trzymać. Proszę bardzo. I oczywiście klej na gorąco. Brutalnie rozgrzany do gorąca. Moje ręce coś o tym wiedzą. Bo podczas tworzenia tych swoich różnych rzeczy nie zwracam uwagi na to, czasami co robię, i zamiast na materiał, to po palcach. Po palcach. Kleimy bombeczki do naszych gałązek. Chodź tu do mnie, słuchaj się, bo i tak nie wygrasz. O.
Łapka musi być wszędzie. Muszę przytrzymać, bo to tak na boczku, to tak grawitacja ciągnie w dół. No. A chcemy, żeby się przykleiło i było tam, gdzie zaplanowałam. No proszę. Elegancko. Kleimy sobie bombeczki. Widzę trochę więcej niż wy. Zdaję sobie z tego sprawę, ale obiecujemy, że zrobimy coś z tym, żebyście mogli też mieć podgląd od razu z góry, jak ja robię i mówię, bo wtedy też na pewno będzie wam łatwiej potem sobie przenieść to na swoje prace. O, to jest właśnie ten moment, o którym mówiłam. Nie zwracam uwagi na to, gdzie kleję. A jeszcze palce mi się mogą w życiu przydać, więc powinnam uważać. To już mamy to. I teraz mam taki elemencik, mam tutaj takie skrzydełka anielskie, które też wkomponuję do naszej kompozycji i znalazłam im miejsce na środku. Tylko nawklejałam sobie różnych rzeczy, nie chcą tam wejść, ale najpierw zrobię przymiar. O. Czy to będzie to miejsce dobre, czy to będzie dobre? O, to będzie idealnie. Ale się kokoszę. Ale mówiłam, że będzie ciasno w tym stroiku. Teraz zrobimy inaczej. Podniesiemy tutaj do góry. Nasze skrzydła nie będą w środku, tak jak zaplanowałam, a wyjdą z boku. To jest właśnie ten moment, gdzie rzeczy nieplanowane wychodzą w praniu i piękne skrzydełko nasze wyląduje z tej strony. Jak już wiem, to przystępuję oczywiście do klejenia. Bo wiecie, co by było, jak ja bym dała tego kleju i tak próbowała. To, że miała pół skóry ściągniętej od temperatury tego pistoletu. O, a tak to wszystko pięknie, elegancko nam się to zmieściło. No ślicznie wygląda. Słuchajcie, ja skończyłam swoją kompozycję. Nagadałam się, bo trochę chciałam was, żebyście się nie nudzili samym moim oddechem nad kompozycją. Zobaczcie, wygląda ona w ten sposób. Myślę, że jako propozycja na stolik gdzieś, czy jakiś kącik, czy nawet na wejściu do domu, że jak najbardziej wam się spodoba. Możecie oczywiście wybrać różne kolory. Nie musi to być koszyk, może to być zrobione na korze, ale mamy kwiaty, mamy bombki, mamy brokat, jest świątecznie. Także zapraszam do wykonania takiej pracy. Jeżeli miałbyś ochotę, czy miała ochotę sobie kupić taki koszyczek, to w opisie jest link do strony internetowej, gdzie będzie można zakupić. Albo taki gotowy, albo do samodzielnego montażu. Także zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy warsztat, daj łapeczkę w górę oczywiście, subskrybuj, a na pewno będziesz mnie oglądać. I zapraszam serdecznie. Kasia Florystka.